trwa realizacja kolejnych zadań w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Do 1 lipca odnowiony zostanie plac zabaw na osiedlu Dybów, a dokładnie na skwerku przy ulicy Wiosennej. Ustawione będzie kilka zabawek dla dzieci, wymiana piasku, odnowione ogrodzenie oraz uzupełnione elementy ogrodzenia, kilka urządzeń fitness zewnętrznego, taka wiata, gdzie można będzie się skryć przed słońcem lub przed deszczem, ławeczki, trochę trawnika. Całe zadanie podzielone było na dwa etapy. Drugi z nich zakłada wymianę piasku na boisku do siatkówki plażowej. Może na początku, do połowy lipca uda nam się ten piasek przy siatkówce plażowej wymienić. Także piękny plac zabaw na Dybowie do 1 lipca, pierwszy etap będzie skończony. Przypomnijmy, do tej pory w ramach budżetu obywatelskiego powstała siłownia na świeżym powietrzu na terenach rekreacyjnych nad rzeką Ochnią, fitness park na osiedlu Batorego, a także zamontowano urządzenia głośnomówiące w autobusach miejskich. Każde zadanie wykonywane w ramach budżetu opiewa na kwotę 100 000 zł.